To już 9 odcinek podcastu Branżowisko. Jedyny podcast o branży stolarki w Polsce. Mamy wyraźne ochłodzenie, co objawia m.in. moja marynarka wełniana dzisiejsza. To ja się nie dostosowałem, ale trudno, ale koszule są, więc można odhaczyć. Dziś dwa główne tematy. Jeden dobry, drugi zły. Od którego chciałbyś zacząć? Wybierz sam, pozostawię to dla ciebie. Może optymistycznie. To optymistycznie zacznijmy. W końcu wydarzenie, na które czekała branża. Jesteśmy bardzo innowacyjną branżą. My to wiemy, ale nie wszyscy to wiedzą. No i w końcu nadszedł czas, żeby to pokazać światu. Bo mamy Star Trek, mamy Gwiezdne Wojny. I o ile pamiętasz, to tam no, okno było oknem. Obawiam się kierunku, w którym zmierzasz. No ale to uważaj, bo tu będzie teraz bardzo ważny disclaimer taki. Tam były okna, które były tylko oknami, nic innego nie robiły. Drzwi miały też tylko funkcję otwieraną i były w zasadzie przesuwne. Rozsuwały się, tak. To nic specjalnego. No i nikt nie przewidział w filmach, w książkach science fiction, że na oknie będzie można wyświetlać film, będzie można po internetach biegać, że szyby będą mogły generować prąd. Że będzie można podcastu Branżowisko posłuchać. Dokładnie. Więc nagle się okazuje, że nasza branża wyprzedziła fantazję twórców science fiction. To prawda, niewątpliwie jesteśmy branżą innowacyjną, robimy rzeczy, o jakich się tym od science fiction nie śniło. Tak. Natomiast wiemy o tym my. No my jeździmy chociażby na targi, znamy te wszystkie produkty, spotykamy się, widzimy to. Natomiast na zewnątrz nie jest to jakoś specjalnie widoczne. Wydaje mi się, że jestem przekonany o tym, że ta wystawa innowacji... Bo właśnie nie powiedzieliśmy, dlaczego ten taki dziwny wstęp. No tak, tworzymy wystawę innowacji, która będzie miała swoją premierę w październiku. Już teraz jest czas na decydowanie się, bardzo dużo jest... Zainteresowanie jest bardzo duże. Powiedziałbym wręcz zaskakująco duże, bo kalendarz, z tego co widziałem, taki grupowy, zespołowy, na cały lipiec jest wypełniony po brzegi. Mhm. Każdy, kto uważa, że ma produkty innowacyjne, chciałby je pokazać. Skierowana jest ta wystawa do architektów, do projektantów i chciałby tam zaprezentować swoje innowacyjne produkty, to uważam, że lepszego miejsca nie będzie. No właśnie, powiedzmy w dwóch zdaniach, o co chodzi. 3-6 października, targi Warsaw Home Expo. No i tam podczas tych targów będzie pierwsza krajowa wystawa innowacji, czyli nasza branża pokaże, na co ją stać. Pokaże najnowocześniejsze produkty, pokaże, że jest jedną z czołowych branż XXI wieku, bo my to wiemy, nie każdy to wie, w końcu czas na to, żeby świat się dowiedział. Możliwości, jakie dajemy, czy właśnie jako branża coraz cieńsze ramki, coraz więcej przeszkleń, czy szyby fotowoltaiczne, profile drukowane z drukarki 3D, szyby grzejące, czy znana już nam w branży szyba o dowolnym kształcie, co możemy całe fasady kształtować w ten sposób. No to są rzeczy, czy dalej idąc, drzwi sterowane z telefonu, drzwi, czy w ogóle stolarka, która reaguje na zdarzenia, tak, które się dzieją, na przykład więcej światła na zewnątrz, więcej słońca, no to przymknijmy rolety. No tak, na komendy głosowe wszystko tak reaguje w tej chwili, na gesty. No. Moim zdaniem te produkty tak naprawdę dopiero dają możliwość zaszalenia dla architektów. To nie ściana, nie dach, nie tego typu elementy budynku, domu, czy właśnie budynku jakiegoś większego. To nie one decydują o tym, jaki on będzie miał kształt, jak on będzie wyglądał i jaką będzie wizytówką. To właśnie nasze produkty stolarkowe. No i najwyższa pora oderwać się od tego, że okna, drzwi służą do tego, żeby zamykać, otwierać, tak, wietrzyć. Tylko dajemy znacznie więcej możliwości, znacznie więcej funkcji. No właśnie, bo wydaje mi się, że marzeniem studenta Politechniki jest zahaczyć się o branżę IT, o branżę gier komputerowych, o jakieś technologie kosmiczne, a kosmos to my robimy tutaj i oni o tym nie wiedzą. I w końcu dzięki takiej wystawie, dzięki temu, że w jednym miejscu zobaczą bardzo innowacyjne produkty, w końcu się dowiedzą. Więc wydaje mi się, że świetny pomysł. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu. Koordynatorem tego wszystkiego jest Justyna Henik, więc zapraszam do kontaktu z nią. Oczywiście namiary
na stronie internetowej forumbranżowe.com i wkrótce też Justyna będzie gościem podcastu. Tak, porozmawiamy z Justyną specjalnie na ten temat, natomiast każdy, kto ma kontakt z forum branżowym, z dowolnym tutaj przedstawicielem, no to trafi na ten temat wystawy. Wszyscy są bardzo wtajemniczeni, wszyscy są w to zaangażowani, praktycznie wszystkie siły rzucone na wystawę innowacji, która będzie miała miejsce na wspomnianych targach Warsaw Home. Tam też wydarzy się OFS 2019. To już na początku października. No właśnie, zaczęliśmy od fajnego tematu, który wzbudza naszą ekscytację, bo naprawdę te produkty wywołują uśmiech na twarzy. Teraz coś, co wywołuje niestety smutek. Otóż po 50 latach kończy się piękna karta historii stolarki budowlanej w Polsce. Powiem Ci, Paweł, że ze Stolbudem Włoszczowa, o którym jest mowa, jeszcze bodajże 2 lata temu na targach miałem przyjemność rozmawiać i wyglądało to naprawdę okazale, czy oni przedstawiali swoją działalność bardzo tak perspektywicznie. Natomiast po pierwsze, potwierdza to naszą tezę z niedawnego podcastu, że najwięksi ciągną tą branżę do góry i mamy dobre wyniki, ale ci mniejsi jednak mają spadki. To po pierwsze. Po drugie, drewno wspomniane. Tu również rozmawialiśmy na ten temat ze 2 razy i to się potwierdza. Coś się dzieje, tak? Bo rzeczywiście Stolbud zrezygnował po 50 latach, po pół wieku produkcji stolarki, zrezygnował z niej. Po prostu nie będzie produkował, przechodzi do branży energetycznej, czyli do tego, czym się specjalizuje spółka matka. No i to pokazuje kilka rzeczy. To, że rzeczywiście wspomniane drewno w jakimś stopniu jest w odwrocie, że na pewno architekci zachłysnęli się aluminium, jego możliwościami, więc przy droższych realizacjach na pewno namawiają klientów przede wszystkim do aluminium. No i też technicznie to, co stało się z oknem tworzywowym, pokazuje, że jest to świetna alternatywa dla drewna, nie wymaga takiej pielęgnacji, konserwacji. Nie musimy o tym pamiętać, żeby, nie wiem, raz na rok to naoliwić, to pomalować i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście źle to wygląda. Stolbud zresztą, jak się okazuje, te wyniki miał od dłuższego czasu dosyć słabe. Nie można ciągle być na minusie, a firma nie wykazywała tak naprawdę żadnych zysków od kilku dobrych lat, więc no, to był wyraźny sygnał, że decyzja się trudna, ale chyba jedyna, prawda? Chyba jedyna tutaj rozsądna. Natomiast zabawną tutaj widzę jest zabawną. No. Śmiech przez łzy trochę, no ale wypowiedź w forum branżowym, okładkowy wywiad wtedy, który mówił o tym, że będzie to inwestycja długofalowa, że liczymy się z ryzykiem, nie chcemy na hura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałbym podkreślić, Paweł, tutaj, że naprawdę kawał dobrej dziennikarskiej roboty, to jest prawdziwe dziennikarstwo. To dziękujemy, bo to była naprawdę kolektywna praca. Jeden dziennikarz zbierał opinie dystrybutorów, druga dziennikarka obdzwaniała znajome firmy, trzecia osoba szukała właśnie w archiwach wypowiedzi właścicieli i tak dalej, i tak dalej. Udało się wszystko zebrać do, myślę, fajnego i ciekawego artykułu, do którego zapraszam na naszej stronie forumbranżowe.com. No i kolejny temat, znowu chyba trochę smutny, bo niestety, świetnie się zapowiadał program Czyste Powietrze. Wiele firm zaangażowało się w komunikację marketingową tego programu, bo wyczuło, że warto w tym kontekście pokazywać swoje produkty. Bo i Herman to robił, bo i Szyko to robiło, GU to robiło, Sudal. Ja jako dobry bardzo przykład tutaj pokazywałem działania Chris Paulu, który również namawiał do tego, żeby kupować stolarkę i niejako, że uzyskujesz pośrednio zwrot za wymianę solarki, za to. Co więcej, uważałem, że to jest bardzo dobre działanie dla dystrybutorów. Znajdźcie ludzi, którzy mają budynki kwalifikujące się do wymiany, czy całe wspólnoty mieszkaniowe. Zaproponujcie im wymianę solarki, którą sfinansują z programu Czyste Powietrze. No, wyglądało wszystko fajnie, natomiast tutaj chyba bardzo poważnie nie zostały dopełnione warunki formalne dofinansowania. No właśnie, nawet w artykule wykorzystujemy zdjęcie Chris Paulu, który w ten sposób promował swoje produkty. No i niestety okazuje się, że raczej
nie będzie wsparcia finansowego Unii Europejskiej, bo nie dopełniliśmy pewnych formalnych kwestii. No i tak jak na chwilę obecną jeszcze mamy finansowanie, na rok kolejny również, to z tych zapowiadanych ogromnych sum, które miały być przeznaczone przez ileś lat na te dotacje, no, może się okazać, że nie ma skąd, z czego finansować program. Ja intensywnie ten temat śledzę, bo zamierzam, czy chciałbym budować dom właśnie w technologii możliwie energooszczędnej, co za tym idzie, nowe technologie, w to również nowe technologie, mam na myśli tutaj, czy fotowoltaikę, czy pompy ciepła się kwalifikują w tym programie. Natomiast według mojej wiedzy to jest warunkiem otrzymania dotacji jest utrzymanie pewnego progu, czy osiągnięcie progu udziału produktów czy technologii OZE, technologii OZE w energetyce. I jest jeszcze szansa na to, że nagle ten program by jakoś został polski program, zostałby zreformowany, żeby to wszystko dużo szybciej szło. Osiągnęlibyśmy ten próg i kwalifikowałoby się to do zwrotu dotacji obecnie udzielanej przez państwo, później finansowanej przez Unię Europejską. Jest taka perspektywa, że jeszcze coś z tego będzie, natomiast patrząc na obecną realizację tego programu, to już nie będzie to raczej, prawda? Nawet jeśli uda się go utrzymać, ten program, to już na pewno nie będzie to. No więc podsumowując cytatem filmowym, oczko się odkleiło mu, temu misiu. Taki był ładny, taki amerykański. Czyli drugi cytat, też kultowy film. No i kolejny temat, tym razem znowu pozytywny. Mamy teraz taką sinusoidę emocjonalną w tym podcaście, ale teraz znowu lepszy temat dla branży. Otóż opublikowana została lista 1000 największych firm w Polsce. Przygotowała ją Gazeta Finansowa. No i bardzo cieszy to, że na wysokich miejscach są firmy z naszej branży. Najwyżej na 80. pozycji mamy grupę Saint-Gobain. Potem mamy grupę Kęty, która również jest związana z nami. Jest też Pilkington, jest też grupa Velux na wysokiej, jak na tak znaczną i obszerną listę, na 183. miejscu. Potem niżej, ale również są Ekookna, jest Fakro, mamy Presglas też... pominąłeś. Jest tak. Presglas, A Luprof jako odrębny podmiot również. Dokładnie, Drutex się też pojawia na tej liście. I najniżej z tych wszystkich firm z 1000, które zostały odnotowane, jest Małkowski Martech, 720 pozycja, 32 miliony złotych obrotu w poprzednim roku, więc to pokazuje też siłę naszej branży, że tak dużo przedstawicieli tej branży znajduje się na tego typu zestawieniach. To cieszy. Jesteśmy, że tak powiem, potęgą gospodarczą, powiedziałbym. Nasza gałąź gospodarki, bo nawet nie chcę powiedzieć branża, bo branża jest ogólnie ujmowana jako budownictwo, natomiast gałąź tutaj stolarki jest znaczącym udziałowcem budżetu państwa, czy naszej gospodarki właśnie. I miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie się to też przekładało na pewnego rodzaju udział naszej branży w tworzeniu prawa, w tym jak jesteśmy, że tak powiem, postrzegani przez rząd, administrację i ministerstwa wszelkiego rodzaju. Tak. Wydaje mi się, że mamy pełne prawo do tego, żeby czuć się zaproszonym, czy czuć się graczem ważnym w rozmowach wszelkiego rodzaju na szczeblu administracji państwowej. Swoją drogą właśnie ja mam wrażenie, jak tak mówimy o innowacjach, o których zaczęliśmy nasz program, że stolarka budowlana brzmi dosyć pejoratywnie na to, co ta branża w tej chwili sobą prezentuje. I chyba by nadszedł dobry moment, żeby w końcu jakoś zmienić tę nazwę stolarki budowlanej na coś innego. Nie mam na razie pomysłu, może jakiś nowy neologizm powinien powstać, ale coś, co by pokazywało, że nie jest to materiał budowlany, bo my nie jesteśmy cegłą, zaprawą, fugą, czymkolwiek. Prawda? To jest trudne zadanie, duże wyzwanie będzie, żeby coś takiego stworzyć czy upowszechnić rzeczywiście, ale nie ma co ukrywać, że kiedy mówimy na zewnątrz, branża stolarki, to ci, co w garażu tam meble składają. Dokładnie, jest takie wyobrażenie, więc jak, nie wiem, znajomi mnie pytają, gdzie pracuję, mówię, że jest to portal branży stolarki, no to widzę po ich minie, że chcą mnie obrazić po prostu. Nie jest tak. Jesteśmy potęgą. Daj mi namiary na tych znajomych. W końcu. Daj mi ich, ja im wszystko wytłumaczę. To wszyscy moi znajomi. To by była długa lista. No.
A, nieważne zresztą. Kolejny temat, tym razem wychodzimy troszkę poza nasze media. Chcielibyśmy pokazać przykład absurdów w mediach regionalnych, tym razem Gazeta Krakowska. Niby temat niewinny, bo Gazeta Krakowska pisze o pracowniczych planach kapitałowych i o tym, że niektóre firmy, akurat z ich województwa, z Małopolskiego, w pełni finansują ten program, że pracownik nie musi tego wkładu własnego wpłacać, bo zależy im na pracownikach i na tym, by ich zatrzymać. No i też nagle pojawia się jako przykład Velux, że też coś takiego robi. I tu uwaga, zdanie, decyzję duńskiego potentata można uznać za kolejny ruch w trwającej od lat wojnie z nowosądeckim Fakro, które na razie nie zaproponowało pracownikom podobnych korzyści. No, głowa mała. Ktoś broni? Ja nie wiem, o co chodzi, ale żeby wszędzie widzieć konflikt, to już przesada. Jak Fakro w swojej stołówce pracowniczej będzie dawało darmowy budyń, a Velux nie, to chyba według tego dziennikarza będzie to z kolei atak frontalny teraz w wojnie Velux. Tak, dokładnie. No więc śmiem wątpić. Drogi dziennikarz, Gniezno, gdzie Velux ma dwie fabryki od Nowego Sącza, dzieli mniej więcej 600 km. Ja myślę, że pracownik, który dostaje te 100 zł od jednej firmy, a nie od drugiej, raczej nie zrezygnuje z jednej, by się zatrudnić w drugiej, więc wiesz co, równie dobrze, no. jest taka sytuacja, że nie pamiętam, która firma, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że Eko Okna płaci, jeżeli ktoś przyjdzie z innej firmy z doświadczeniem, jest, przyjdzie pracować w Eko Oknach, dostaje tam chyba bonus w postaci 1000 zł. I równie dobrze można by tu powiedzieć, że to jest wypowiedzenie wojny wszystkim innym producentom. Tak. No więc jesteśmy w ciągłej wojnie, ale na szczęście nikt tego nie zauważa. Przynajmniej a spotykamy się potem na OFS 2019. Dokładnie. Wszyscy się rozmawiają lubimy. Z sobą przy kawie. Jest piękna atmosfera. Swoją drogą już chyba możemy powoli zapraszać na OFS, bo właśnie odbędzie się 3 października. Tak, w kalendarzach odnotowujemy. Już można odnotować. Ważna data w naszej branży. Znowu kilkaset osób się spotka, porozmawia. No i ważne myśli i wnioski pewnie będą wypływały z tych spotkań. Powoli kończymy. Czy masz jakąś ciekawostkę albo suchara albo coś? Miałem ciekawostkę, która mi wypadła z głowy. To jeszcze ja mam ciekawostkę taką, a propos początkowego tematu, więc pięknie zamkniemy klamrą nasz podcast. Otóż ML System, o którym już wspominaliśmy parę razy, otrzymał europejski patent na jedno ze swoich rozwiązań, na fotowoltaiczną szybę zespoloną, czyli na tą szybę, która może produkować prąd. To też pokazuje właśnie, jak daleko technologicznie poszła branża i fajnie, że tego typu informacje się pojawiają. A ja mogę tutaj zdradzić, że Pilkington też robi szybę fotowoltaiczną, ale na innej technologii, więc nie narusza tego patentu z całą pewnością. Tak. Inna technologia, inaczej będzie to działało, natomiast również będzie to, że tak powiem, pewnego rodzaju zespolenie, które będzie pozwalało produkować prąd do domu. Więc coraz więcej możliwości będzie do zastosowania przez producentów. Więc to też pokazuje, że okno już nie jest tylko i wyłącznie zwykłym oknem. Przypomniało mi się, Paweł, jakiego mam newsika. Wyobraź sobie, jechałem dzisiaj, Google Maps odpaliłem, jadę gdzieś tam, jakiś cel wyznaczony, i powiązał mi się z Google Maps Spotify. Otóż Google wprowadziło taką opcję, żeby w trakcie jazdy, w trakcie wyświetlania map, mogę sobie odpalić branżowisko i jest normalnie jako nakładka na Google Maps w trakcie jazdy. Nie muszę się przełączać między aplikacjami, jeszcze bardziej intuicyjne, jeszcze prostsze. Zachęcamy do słuchania, nie czyli, tylko w trakcie podróży. Czyli kolejny powód, żeby z łatwością posłuchać naszego podcastu. Słuchaj, no to teraz już nie tylko jesteśmy na iTunesie, Spotify'u, Google... Spreakerze, tak, na YouTubie. Jesteśmy na Google Maps. Jest branżowisko na Google Maps. Cudowne. Tak. Bardzo mnie to cieszy. No więc co, suchar jakiś na koniec? Będzie suchar. Zastanawiałem się, który tym razem wybrać, ale jest suchar odpowiedni. Otóż. Napisie, ja już zacznę. Przychodzi inspektor na budowę, patrzy, cała brygada 25 pracowników biega, wszyscy pracują na pełnych obrotach. I on się pyta jednego z nich, a ilu was tutaj pracuje? I ten się pyta, ale z majstrem czy bez? Z majstrem. Z majstrem 25, a bez majstra ani jeden. No tak, pańskie oko konia tuczy, więc
Jest to jakaś myśl dla menadżerów tej branży. Mi też zaschła aż w gardle. No, tradycyjnie musi być suchar, więc taki nasz obowiązek. Bardzo dziękujemy. To był 9 odcinek. Paweł Gregorczyk, forumbranżowe.com. Karol Klos, dom bezpieczny, również.com. No i gdzie nas słuchać? Już wspomnieliśmy. iTunes, Spotify, Spreaker, YouTube, Google Podcast, Google Maps nawet teraz. Tak to brzmi. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia.